Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie bardzo szybki przepis na zapiekanki. Będzie to szybki przepis, prosty i do tego dość tani. Ja Was serdecznie zapraszam, a nowych widzów proszę o subskrypcję. Więc zaczynamy. Kajzerki klasyka przecinamy na połowę. Teraz wszystkie bułki posmarujemy cieniutko masłem. W ten sposób. I będziemy układali na taką blachę do piekarnika. Ok, tak przygotowane zapiekanki, bułki nasze, połówki, wrzucamy do piekarnika. Ja mam funkcję grill, więc wrzucam na funkcję grill dosłownie na parę minut, żeby tylko góra się lekko przerumieniła. Jeżeli nie macie funkcji grill, włączcie tylko górną grzałkę i też troszeczkę dłużej, żeby tylko ta góra się przerumieniła i wyciągniemy za chwileczkę. Ok, teraz ser ścieramy na dużych oczkach. Następnie pokroimy kiełbasę w kostkę. Ja tu jeszcze mam taką kiełbasę obkładową. Wiadomo, wędlinę, dowolność. Teraz jednego pomidora pokroję w kostkę, ale taką drobniejszą troszkę. Okay. Odświeżymy tą zapiekankę ziołami. Ja tutaj mam dzisiaj bazylię. Ok, jeszcze tutaj mam ser feta, jego też tutaj dodamy. Ok, teraz to posprzątam i zaraz Wam pokażę co dalej. Ok, już mam posprzątane i taką wielką łychą ja to wszystko sobie wymieszam. Jak ktoś chce bardziej pikantne, może sobie dodać tu ostrej papryki, chili, czegokolwiek. To w sumie to jest taka dowolność składników. I dobrze to wymieszać wszystko, tylko żeby na każdej zapiekance była kiełbaska, żeby na każdej zapiekance był ser, żeby po prostu wszystko to było ładnie wymieszane. Ok. Tak powinny wyglądać bułki. Tu nie są przypieczone, one są tutaj takie, jak były oryginalnie kupione, ale tutaj z wierzchu już są delikatnie, fajnie chrupiące. I na każdą bułkę nakładam uczciwie takiego właśnie nadzienia. Ok, zapiekanki mam przygotowane i tak teraz lądują w piekarniku, ale już nie na grillu, tylko to będzie grzanie od góry z termoobiegiem na jakieś 220 stopni. A kiedy wyciągnę, no jak zobaczę, że ten ser się po prostu porozpływał i będzie lekko przerumieniony, wtedy to wyciągam. Nie trzymamy za długo z tego względu, że pamiętajmy, że bułki już były wcześniej pieczone, żeby nam nie wyschły na kamień. To musi być bardzo fajne, przyjemne do jedzenia, a nie twarde, więc wkładamy do piekarnika. Proszę bardzo, tak wyglądają moje zapiekanki. Jeszcze bardzo, bardzo gorące, więc nie będę próbował, ale wierzcie mi na słowo, że są na pewno idealne. Ja Was gorąco pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia!